No, nie żyjemy na bezludnej wyspie, chociaż może pewnie niektórzy żyją, ale zwykle nie żyjemy sami, tylko żyjemy w relacjach z innymi ludźmi. Dlatego tak ważne jest, żeby w procesie zmiany stylu życia do tej zmiany dołączyć bliskich i tych troszkę dalszych. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz, od czego zacząć. To specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda odchudzania braci rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani, znani youtuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękuję. Dziękujemy, można pięknie żyć. Dobo w dzisiejszym w, w tym odcinku powiemy, jak przygotować do, nie tylko mieszkanie, ale jak przygotować to Twoje otoczenie, to twoje życie do zdrowego i długoterminowego chudnięcia, bo ja mam wrażenie, że tak zwana branża odchudzania naobiecywała tobie, że żeby schudnąć trzeba po prostu tak zacząć od kupienia bucików, koszulek, trzeba wykupić gotowy plan skakania i jedzenia, dać sobie tylko 90 dni, bo to wystarczy, już nie musisz wiedzieć o tym, co się dzieje w, w twoim organizmie, a już na pewno nikt nie mówi o przygotowaniu, a przygotowanie jest tak ważne, Ważne, że no w książce Metoda Odchudzania Braci Rodzeń, która już dostępna dużo, poświęciliśmy przygotowaniu, a teraz właśnie powiemy o przygotowaniu domu i rodziny. No i ten podpunkt rozdziału zaczyna się fajnym zdaniem, osobiście uwielbiam to zdanie. Gdyby rozmowa z drugim człowiekiem była prościzną, to pewnie nie istniałoby wiele problemów tego świata. Na przykład nie istniałby też problem komunikowania się ze sobą. Zatem... Oznajmiamy najbliższym na przykład, oto właśnie zaczynam dbać o swoje zdrowie i zamierzam zmienić styl życia. Chcę, żebyście mi towarzyszyli w mojej drodze po, po dłuższe i piękniejsze życie. No a mówiąc w skrócie, rodzina mówi, tak, dobrze, dobrze, ty tak sobie rób, a my ci przeszkadzać nie będziemy. No, tak to się niestety nie dzieje. No tak, i oczywiście tak rozmawiając z Wami, widząc Was o komentarze. To ta część przygotowania do odchudzania jest najtrudniejszą częścią, no bo. Um... Oczywiście łatwo się przygotować uzupełniając niedobory witaminy D. No bo wybierasz produkt czy wybierasz produkty o których mówimy zresztą w książce, uzupełniasz zgodnie z procedurą, którą dostajecie gotową jak na y, dłoni. Jeżeli chodzi o magnez, to to wybierasz konkretny produkt, y, dawkowanie, które macie napisane konkretnie i tak dalej, tak dalej, ale kiedy już przychodzi do rozmowy, kiedy już przychodzi do tego Całego mm, procederu y, wyjaśniania twojej rodzinie, no to już zaczynają się niestety y, schodki, ale w książce Metoda Odsłucania Braci rodzin podpowiemy wam, jak praktycznie do tego podejść, żeby się nie spalić i żeby nie narobić sobie wrogów, tak naprawdę, tylko takich. No... No bo prawda jest taka, cytując pewnych Braci i Rodzeń z książki Metoda Odchudzania Braci i Rodzeń, wprowadzenie życia niskowęglowodanowego wiąże się wręcz z koniecznością zmiany postrzegania całego świata. Począwszy od podważenia wielu autorytetów, czy nawet zaprzeczania powtarzanym od dziesiątek lat prawdom funkcjonującym w naszym społeczeństwie. No i tych prawd jest rzeczywiście najwięcej, yy, yy, ale żeby te prawdy podważyć, żeby je przeanalizować, czy to są prawdy czy nie, należy zadawać pytania. A jak to się robi? No normalnie, jak masz chwilę czasu, stań przed lustrem albo jak sobie leżysz i myślisz i nic ci tam nie mryga, nie krzyczy, niczego nie słuchasz, czyli masz tak zwany święty spokój, jeżeli jest taki moment, zadawaj sobie pytania. Kurczę, czy moje życie wygląda tak, jak ja bym sobie o tym yy, marzył? Czy to, co robię w życiu jest tym, co chciałabym robić przez całe życie? Czy to, co robię i pracuję i ty, to, ile zarabiam, to jest to, co sobie wymyśliłam i tak dalej, i tak dalej. Zadawajmy pytania, bo te pytania prowadzą do przebudzenia i większej świadomości tak naprawdę. Dlatego pamiętajcie, w grupie e, siła e, relacje są podstawą stresu, ale są relacje są też e, podstawą sukcesu. Jeżeli chcemy wprowadzić zmiany, które na trwale, Zagoszczą w naszym życiu, które jest zależne od relacji, komunikacji, zależności, wpływów, no to musimy przyjrzeć się tym naszym relacjom. I myślę, że tą sytuację też bardzo często, i widzimy, że wielu z Was wykorzystuje do analizy tych relacji. Jeżeli najbliższe Tobie otoczenie będzie robić wszystko, żebyś nie zaczęła żyć zdrowo, żebyś nie zaczęła żyć piękniej, żebyś nie zaczął e, e, żyć w, w, w wyższym nastroju z uśmiechem na ustach, no to trzeba szybko zweryfikować to otoczenie albo ich wyedukować i spróbować nawiązać nowe znajomości. Na końcu oczywiście najlepiej jest wyeliminować tych, którzy są tutaj przez przypadek. I teraz tak, trzeba zdać sobie sprawę, że najprawdopodobniej nie będzie łatwo. Dlaczego? A odpowiedzią niech będzie cytat z książki. Dlaczego? Ano, dlatego, że LCHF-keto, czyli styl życia, o którym my mówimy, obrosło w mnóstwo mitów, kłamstw, manipulacji, złośliwości i złej energii. Większość osób, mogą to być też osoby bliskie, z którymi mieszkasz, słysząc tę zbitkę słów, rzekomo z miłości. Będzie robić wiele, aby was powstrzymać. Jeśli z jakiegoś powodu mają władzę nad waszym życiem, mogą wręcz zakazać czy zastopować Ciebie. I teraz to są rzeczywiście częste przypadki, yy, które. Do... wiele osób się z tego już śmieje, bo tak, schudłaś wiele kilogramów, wyglądasz coraz lepiej, yy, wszystko jest super, odstawiłaś leki, Twoje życie w końcu nabrało koloru, ale gdzieś tam ta jedna czy druga osoba bliższa, czy może dalsza, mówi: Źle wyglądasz. Ty idź lepiej, porób badania. A jak jeszcze usłyszy o keto, słyszałam, że to niszczy nerki i zwiększa się ryzyko udaru i zawału. I teraz I, i ty musisz mieć mocno y, ugruntowane poczucie własnej wartości, żeby takie argumenty po prostu puścić jednym uchem, wypuścić, no bo kiedy ty jesteś przekonana i wiesz, że jest inaczej, no to nie dajmy się sprowokować, róbmy swoje, bo to o nasze zdrowie chodzi, a inni, myślę, że coraz więcej przekonuje się widząc te wasze przykłady, jak to wygląda, no bo... Tak właśnie powinno być. No i w tym rozdziale też Wam mówimy po kolei, co zrobić w kuchni. Punkt pierwszy. Jakie, w, w jakiej kolejności wyrzucić jakie rzeczy, z których półek. Punkt drugi. No i punkt trzeci. Mówimy też trochę o restauracji McDonald's, do której to wielu Gentlemanów zaprasza swoje drugie połówki na romantyczne obiady i kolacje. społeczności niezależnie myśląca, tak, to Wy dziękujemy, że jesteście i zapraszamy, zachęcamy. Książka Metoda Odchudzania Braci Roden jest już dostępna. Link w szczegółach, znaczy szczegóły odnośnie książki znajdziecie w opisie. I mamy do Was bardzo dużą prośbę. Walnijcie wciuka, to jest po pierwsze i naciśnijcie przycisk subskrypcji i dzwoneczka, to nam wszystko pomoże. Takie działają bezduszne algorytmy YouTube'a, żeby z tą informacją dotrzeć do większej ilości osób. Z informacją o zdrowiu metabolicznym, o tym, że insulinooporność cukrzyca typu drugiego są to stany do wycofania i o tym, że można pięknie żyć.